Panie i panowie, czas przetestować przedpremierową nowego legendarnego zdymiarza, którym jest Kit. A ja wolę nazywać go Kitek. Podniesiemy postać na maksymalny poziom, odblokujemy dwa nowe star power oraz dwa nowe gadżety i zobaczymy, jaki jest mocny. Jeżeli lubicie kotki tak samo jak ja, strzelcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie, moi kochani, że dzisiaj jest ostatni dzwonek, aby zgarnąć przedpremierowy skin do Stew o wartości 149 gemów. Wystarczy, że klikniesz pierwszy link w opisie, potwierdzisz, że masz zainstalowane Brawl Stars, a w komentarzu napiszesz: biorę udział w konkursie. Tutaj wyświetla się dwóch szczęśliwych zwycięzców z poprzedniego odcinka, gratuluję. Kody, za które będziecie mogli odebrać sobie skina, podeślę wam 20 grudnia. Więc ci, co nie brali jeszcze udziału w konkursie, mają szansę się załapać. Moi kochani, przed państwem ósmy legendarny zadymiarz w grze Brawl Stars, czyli Kit. A ja na niego mówię Kitek. Jest przecudowny, trochę wygląda jak mysz, ma takie duże uszy. A dokładnie wygląda jak Jerry z Toma i Jerry'ego, ale jest to kot z bardzo fajnym dzwoneczkiem na szyi. Posłuchajmy jego dźwięku na początku. You've got a face for failure. Okay. Flounce and bounce. Where did that small red dot go? No, gdzie jest ta mała czerwona kropka? Powiem wam tak, za mało miauczenia. Mógłby być bardziej miaukliwy. Tak ja uważam, ale mam nadzieję, że na przykład w innych skinach będzie miał też inne dźwięki. Zobaczymy. Na samym początku, moi drodzy państwo, sprawdźmy sobie opis tego zadymiarza. Jest to postać na maksymalnym poziomie, więc te punkty życia i ataku będą wyższe niż na pierwszym poziomie, to jest normalne. Punkty życia 5200, szybkość ruchu bardzo szybka, więc bardzo szybko się porusza, tak samo jak Leon. Atak nazywa się pazury. Rozszar pobliskich wrogów na obszarze stożka. Na obszarze stożka, czyli tak. Okej. Obrażenia 1000, zasięg króciutki, coś jak w przypadku Rose El Primo. Szybkość przeładowania bardzo szybka. I uwaga, super atakiem jest atak nieśmie. Skocz na plecy starego, raczej innego zadymiarza i przymocuj się do niego. Leczy sojuszników i zadaje obrażenia wrogom w czasie. Zobaczcie, mamy też tutaj taką dodatkową opcję, że nasz atak podstawowy się zmienia. Kiedy jesteśmy na plecach, na przykład naszego sojusznika, to zaczynamy rzucać. Zaczynamy rzucać motkiem, czyli taką wełną zawiniętą w kulkę. Rzucaj wybuchającymi kulami przędzy, gdy jesteś przymocowany do sojuszniczego zadymiarza. Więc ten zadymiarz tak naprawdę ma dwie opcje. Nie dość, że atakuje jak El Primo, to jeszcze później rzuca siedząc staremu na plecach motkiem. Mega dziwna postać. Przeczytajmy jego opis. Jako super gwiazda kreskówek Kit jest ciągle zajęty rozdawaniem autografów fanom wytwórni Startoon Studio. Marzy jednak często o tym, by znów być kimś w tej branży i zdobyć szacunek za talent aktorski, nie tylko za wygląd. Czyli tak naprawdę on dzięki temu, że jest uroczy, zdobył sławę. No okej. Omówmy sobie teraz gadżety i star powery. Pierwszym gadżetem jest karton. Ukryj się w kartonie, stając się niewidzialny na 5 sekund, ładuje super atak szybciej o 100%, gdy jesteś bez ruchu. Co? Kot się chowa do kartonu? Jaki gadżet porąbany? Dobra. Mamy jeszcze star power pierwszy, który nazywa się żądza mocy. Kit czerpie 200% mocy z każdej kostki mocy. Czyli co, jak podniesiemy kostkę mocy, to mamy nabitego ulta? Tak to ma działać? Sprawdźmy to. Na początku standardowo arena treningowa. Zobaczmy, jak on atakuje. Okej. Okej, bijemy po 1000 i on miałczy. 4 razy uderzyłem. Okej, czyli generalnie trzeba zrobić 5 uderzeń, żeby nabił nam się ult. Bo ult też się sam nabija, spójrzcie na to. Wskakujemy na przeciwnika. O, okej, czyli na botach to nie działa. Ale przypał, nie wierzę w to. Ale przetestujmy sobie w takim razie gadżet. Bot nas widzi, strzela w nas, używam gadżet. Ha, kot w pudełku. I zobaczcie, tylko ogon wystaje, a bot nas nie widzi. Ale dziwna sytuacja, co jest? A na tego mogę wskoczyć? Hop. Nie. Ale głupota. Szkoda, że na boty to nie działa, więc w walce z botami to będzie bezużyteczne w ogóle. No ale sprawdźmy, czy na przykład takim kotkiem mogę przeskoczyć sobie przez ścianę. Tak, normalnie przeskakujemy przez ściany, żeby komuś wskoczyć na plecy. Ciekawe. Zagrajmy sobie teraz meczek i sprawdźmy. Okej, moi kochani, gramy starcie duo, więc sobie sprawdzimy, jak się wygrywa mecz siedząc na plecach, w naszym przypadku ośmiobitowca. Zobaczymy, a na początku sprawdźmy, jak szybko nasz kotek otwiera skrzyneczki. Let's go. Zobaczcie, jaki jestem szybszy od tego ośmiobitowca o wiele. Mamy nową skrzynkę. Otwieramy. Raz. Aha, po 1000 tylko bijemy na dzień dobry? Co tak słabo? Na maksymalnym levelu po 1000? Czyli na 9 hitów otwieramy skrzynkę, bo skrzynka ma 8500 HP, nie wierzę w to. A! Musiałem uciekać. A! Pudełko! Nie widzą mnie! Przypał, przypał, przypał. Uciekam pudełkiem, mogę pudełkiem się poruszać. Ale jaja. Pudełko. Ośmiu bitowiec, pomagam! Nie doskoczyłem do mojego ziomka. Teraz musimy poczekać, aż on się zrespi. Zobaczmy, po ile uderzę w teraz zadymiarza na 6 Power Cubesach. Pach,
Tak, po 2000 bije. Okej, okay, mało. To jest mało. I teraz wskakujemy na plecy 8-bitowca. I atakujemy po ile? Rzucam mockiem wybuchającym po 8800! Na plecach jesteśmy ultramocni! Czyli nie ma sensu tą postacią w ogóle grać z trybu solo, tylko lepiej grać duo i wskakiwać na plecy sojusznika i rzucać na daleko. Ale jaja! Patrzcie, wskakujemy na plecy. Woo! I leci motek. Czekaj, ile uderzę. Wskakuję znowu. Jestem na plecach. Patrzcie, leci kula! Bum! 10400! Ja dziękuję! Już widzę te duo. Już widzę te duo, jak ktoś bierze postać, która ma dużo HP, na przykład Franka, a kot siedzi mu na plecach, plus gąbka tam z 15000 HP i tym kotem spamuje przez ściany po 20000 combo. Wow! Dobra, ta postać jest mocna, ale nie w pojedynkę. Teraz weźmy sobie drugi gadżet, który nazywa się Cheeseburger. Leczy siebie i sojuszniczego zadymiarza, do którego jest przymocowany za 40%. Okej, czyli dodatkowo możemy jeszcze leczyć siebie i sojusznika. Czyli jeszcze bardziej będziemy nieśmiertelni. Niesamowite! Do tego drugi star power, który nazywa się nadmiernie przywiązany i trzyma się sojuszników jeszcze 5 sekund dłużej. To już w ogóle będzie kozacką postacią! Sprawdźmy to. Już się nie mogę doczekać, aż zagram z jakimś ziomkiem, który będzie Frankiem, ale i tak mam tutaj spoko postać. Postać, która ma bardzo dużo HP. To jest chyba Macy, tak? O ile się nie mylę, Macy. Ona już ma 6000 na dzień dobry HP. Zrobimy takiego Transformersa z tą Macy, że to będzie koniec świata. Mega szybki jest ten kotek, ale jest spoko postać, to jest naprawdę spoko postać. Tylko, że nie w pojedynkę, tak jak wspominałem, okej. Skakujemy na plecy od razu i się trzymamy. I patrzcie, mamy od razu nabitego kolejnego ulta. I latamy w ten sposób po mapie. Niesamowite, po ile bije od razu? Woo! Leci tam moja bomba wybuchająca. Bum, po 5200. Bum. Plecy. A! Uciekaj kot! Padłem. XD. O, zobaczmy jak płacze. On gryzie ten motek, biedak. Śmieszne. Zagrajmy jeszcze raz, tym razem tryb solo. Zobaczymy, jak sobie faktycznie w trybie solo poradzi ta postać. Mamy maksymalny level, najlepsze gadżety, bez dodatków do życia. I czy faktycznie tą postacią jest łatwo kogoś pokonać? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie no, jest ciężko, jest mega ciężko, jest turbo ciężko. On tylko po 1000 bije. A po ile taki ult? Woo! Trzymam go i... Aha! Uwierzcie mi, ten kot jest słaby w trybie solo, nie da się nim grać. Więc zagrajmy jeszcze raz duo. Duo lepsze, o wiele. Okej, gramy w drużynie z Ems. Średnio wolałbym z jakimś El Primo, ale tak dobrało, no trudno. Robimy, widzowie, teraz challenge. Ta postać, bot wygrywa, ja się tylko na plecach i rzucam. Dobra, plecy. I rzucamy, 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 rzucamy. Aaaa! Uciekam. Czypał. Dobra. To nie będzie wcale takie proste. Spróbujmy jeszcze raz. Tylko, że tym razem dobrało mi tryb solo. No postarajmy się na tej solóweczce to wygrać. Okej, mamy znowu starcie z bo. Raz, dwa, trzy. Nie no, cztery. Padam. Gdyby to był player, to już bym dawno padł. Po 250 go bije. Co jest 5? Już ta postać nic nie atakuje. Na ulcie. Jeszcze raz. Okej, jest brok. Skakuję mu na plecy. Okej, przypał, przypał. No. Tą postacią, moi drodzy, nie da się grać w trybie solo, jest mega ciężko. Kolejna próba w trybie solo. Mamy Poco. Postaram się od razu w niego wjechać. Raz, dwa, trzy, cztery. Uciekam, pięć. Skakuję mu na plecy. 250, co to są za ataki jakieś po 250? Dobra, 1000 na końcu uderzył, dobra. Ale to ja po prostu kliknąłem chyba. Spróbujmy pokonać tak pamkę. A, uciekam! Udało mi się uciec. Ale to nie ja pokonałem tą postać. Dobra, ona nie tworzyła tych skrzynek, ale ja. Uciekaj, kotek! Jeszcze tam szelka na 6 parki upsak. Jak ja mam pokonać taką szelkę w trybie solo? Powiedzcie mi. Kotkiem. Dobra. Aha, przypał! Padam. Żyję! Prawie padłem. Moje cuby, moje. O. Dojechałem ją! Albo i nie. Hop! Mam ją! Nie no, jeszcze raz! Głupota! To ultimate attack jest bezużyteczny! Wygrałem!
Ale ten atak jest bezużyteczny. Jeszcze raz przeczytajmy jego opis. Wskocz na plecy innego zadymiarza i przymocuj się do niego. Leczy sojuszników i zadaje obrażenia wrogom w czasie. Obrażenia tylko 1000. XD. Czas na tryb duo. I teraz wygrywamy chodząc na plecach Riko. Słabo to widzę, ale postarajmy się tak zrobić. Zobaczcie, jak Riko szybko otwiera skrzynki, a ja się męczę na 7-8 strzałów. Niesamowite to jest. Jestem ciekaw, czy Miko będzie mógł skakać, jak ma kota na plecach. Kumacie, o co chodzi? Riko, lecę do ciebie! Dobra, dostał za 5000. Podnoś to wszystko, stary. Jest gitara. Teraz my się nie damy. Jeszcze kuby, stary. Hop. Bomba. Po 6400 otwieraj. Tak jest. Siedzimy na plecach bardzo długo. Hop. Nie tu! Nie na te plecy! Nie no, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Nie na te plecy wskoczyłem, rozumiecie to? To będzie bardzo trudne do wyczucia, żeby wskoczyć nie na plecy gracza, tylko na twojego sojusznika. Na przykład jak wam się skończy trzymanie się na plecach, nie? Okej. No patrz, no i znowu to samo zrobiło! Ale bez sens, ale bez sens, bez sens, bez sens, bez sens. Riko, chodź! Leczę go, leczę go, leczę Riko. Dobra. Pokonałem z pleców Riko wszystkich graczy. To jest mega ciężka postać. Nie wiem, chyba najtrudniejsza w Brawl Stars. Serio. Mieliśmy sprawdzić jeszcze tego skinka. O mały włos bym zapomniał. Więc potwierdźmy, kupmy go. Westernowy Kid, czyli Billy the Kid. Billy the Kid to jest, moi drodzy. Fajnie wygląda. To arena treningowa. Już nie będziemy grali nim meczu. I powiem wam, że troszeczkę mnie rozczarowała ta postać, ponieważ bardzo mało atakuje. Ult też jest beznadziejny. Ach, jego skin... też jest beznadziejny, jak za 29 gemów. No, nic specjalnego, jest tylko ciemny. I tak tą sobie wersję tego kotka kupię. Ale oceniam i tak tą wersję na takie 5 na 10. Ale mam nadzieję, że wy ten film ocenicie na 5 z plusem i 2 punkty. Jeżeli wam się podobało, napiszcie w komentarzu, na ile oceniacie ten filmik. Na dzisiaj to było tyle, Zadymiarze. Dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, hej!